Tematem naszego dzisiejszego spotkania są znaki zodiaku i gwiazdozbiory zodiakalne. To może na początek zapytałbym, kto z Państwa tutaj na ochotnika chciałby powiedzieć mi, jakiego dnia, jakiego miesiąca się urodził. O, ja 17 stycznia. O, koziorożec? Tak. No to myślę, że Pani jeszcze założy dużą działalność gospodarczą. Była 30 lat młodsza, to jakaś szansa. No to myślę, że... Wszystkich świętych. Myślę, że Pani będzie mieć jeszcze 4 psy i 3 koty. A 5 lipca? No to myślę, że... tutaj widzę jeszcze dużo zagranicznych podróży. A, no to a ja nie. No dobrze. To był taki żart. No, niestety nie mogę zaręczyć, że to się potwierdzi, co tutaj Państwu przepowiedziałem. No, gdyż osobiście raczej w astrologię nie wierzę. Astrologia no, nie jest dziedziną nauki. Jest no, po prostu swego rodzaju tam wymysłem dla tych, którzy chcą, to mogą wierzyć. Mogą się tym sugerować. Natomiast spotkaliśmy się dzisiaj, żeby sobie opowiedzieć o tematyce zodiaku od strony naukowo-astronomicznej, no i od strony takiej mechaniki działania tego. I przede wszystkim, żeby sobie powiedzieć, o co chodzi z tym, że co jakiś czas pojawiają się doniesienia, właśnie, że na przykład amerykańska agencja NASA zaktualizuje znaki zodiaku, bo się przesunęły, bo są nieaktualne. O co w tym chodzi? Czy wszyscy mnie dobrze słyszą, czy potrzebny jest mi pomoc? Jak dobrze, to się cieszę, bo jakoś swobodnie i bez mikrofonu. Tak. Postaram się to wszystko przedstawić po kolei. Gdyby coś było niejasne, to proszę przerywać, proszę pytać też w trakcie. Też na końcu będę chętnie odpowiedział na pytanie. No spróbujmy. Może najpierw, jakie jest w ogóle założenie? No stosowane w astrologii. Na czym polega ten mechanizm, że ktoś jest spod jakiegoś znaku? Otóż no, założenie jest takie, że w momencie, w tej dacie, w ciągu roku, kiedy się dana osoba urodziła, Słońce było w jakimś znaku zodiaku. Za chwilę będę mówił o co z tymi znakami. No, ja się urodziłem 9 maja. Słońce jest wtedy w znaku byka. Jestem spod znaku byka. Żeby powiedzieć, o co chodzi w znakach, musimy zacząć od pojęcia tak zwanej ekliptyki. Ekliptyka to jest, gdybyśmy chcieli wyznaczyć sobie na niebie ścieżkę, którą w ciągu roku pokonuje nam Słońce, na tle których konkretnie gwiazdozbiorów, jak ono w ciągu tego roku się przesuwa. Tak naprawdę ta ścieżka Słońca roczna, zwana ekliptyką, to nic innego jak zrzutowanie na niebo, na sferę niebieską, płaszczyzny orbity Ziemi wokół Słońca. Jeżeli byśmy tę płaszczyznę, w której Ziemia orbituje wokół Słońca, tutaj to jest trzecia od Słońca, tę płaszczyznę, jeżeli byśmy sobie tam przedłużyli kręgosłup gwiazd, no to byśmy zobaczyli, gdzie jest ta ścieżka Słońca roczna na niebie. Kruczek polega na tym, że mówimy o wędrówce Słońca rocznej po niebie. A tak naprawdę to oczywiście zależy to od punktu widzenia, bo to nie Słońce wędruje tak naprawdę, tylko my wędrujemy wokół niego razem z całą Ziemią. I dlatego z naszej perspektywy patrzenia Słońce w kolejnych miesiącach roku znajduje się na tle coraz to innego gwiazdozbioru. No kolejna trudność polega na tym, że jeśli Słońce jest w danym momencie na tle jakiegoś gwiazdozbioru, dajmy na to gwiazdozbioru byka, no to my tego gwiazdozbioru nie widzimy, bo on jest wtedy na niebie za Słońcem, czyli on jest wtedy na niebie w dzień i blask Słońca sprawia, że nie możemy dostrzec gwiazd tego gwiazdozbioru.
No ale od czego są kręgi głowy, od czego są obliczenia? No więc... Więc uważa się obecnie, że astronomowie babilońscy mniej więcej w VII wieku przed naszą erą umieli już jakby obliczać sobie, kiedy Słońce jest w jakim gwiazdozbiorze. Ja postaram się to teraz pokazać, żeby tak mówię, jakiś gołosłowny. No, dajmy na to... Okej. Okay. Dajmy na to dzisiaj. No tylko musimy oczywiście spojrzeć na to w ciągu dnia. Tutaj mamy Słońce. Ja wyłączę ziemską atmosferę, żeby dzielić gwiazdy. A tutaj mamy gwiazdozbiory. Widzimy, że Słońce jest teraz gwiazdą w zbiorze Strzelca. Dzisiaj tak było na niebie, gwiazdą w zbiorze Strzelca. A to jest w godzinach południowych, czy to cały dzień? No cały dzień, ponieważ Słońce przez dany gwiazdozbiór przesuwa się przez kilkanaście albo czasem więcej dni, to akurat godzina to nie ma znaczenia w tym przypadku. Oj. Na czerwono podświet... Może trzeba troszeczkę zgasić? Co tu nie? Światło by się przydało zgasić. No i tutaj na czerwono widzimy tę ścieżkę, po której to Słońce będzie się przesuwać w kolejnych dniach, w kolejnych miesiącach. Dzisiaj jest gwiazdą w zbiorze Strzelca. I teraz, właśnie w VII wieku przed naszą erą babilońscy astronomowie umieli już dokładnie rozrysować na tle gwiazdozbiorów tę ścieżkę Słońca. Podzielili ją na 12 równych części. No, pełna ścieżka ma 360 stopni, więc po podziale na 12 to wychodzi po 30 stopni na znak zodiaku. I stąd mniej więcej po 30 dni równo Słońce jest w ciągu roku, w każdym kolejnym znaku zodiaku. I pokłosie tego podziału ścieżki Słońca na 12 równych części, dokonanego przed naszą erą, do dziś mamy w kalendarzu. W kalendarzu, jakby niezależnie już, czy astrologicznie chcemy to analizować, wierzyć w to i tak dalej, to na kartkach kalendarza mamy, że pierwszego dnia wiosny Słońce wchodzi w znak Barana. 30 dni później wchodzi w znak Byk. 30 dni później znak Bliźniąt. No a z kolei pierwszego dnia jesieni wchodzi w znak Wagi. Więc najlepiej patrzeć na pojęcia znaków zodiaku jako właśnie na te przedziały czasowe w ciągu roku. Że przez tych konkretnych 30 dni roku Słońce jest w jakimś znaku. No i te znaki zodiaku wzięły swoje nazwy od gwiazdozbiorów, na tle których wtedy, kiedy to wszystko wymyślano, czyli te 2,5 tysiąca lat temu, Słońce było właśnie w danych dniach w roku. Natomiast na skutek kilku czynników, o których zaraz będę mówił, dzisiaj już to, na tle którego gwiazdozbioru Słońce jest w trakcie przebywania w jakimś przedziale dla tego znaku zodiaku, się dosyć mocno rozmija. No dajmy na to, no tutaj mamy, to było akurat dla roku 2005, ale te różnice są na tyle niewielkie tam, że czy patrzymy dla 2005 czy 2017, to będzie mniej więcej tak samo. Tutaj mamy
kiedy Słońce wchodzi w dany znak zodiaku, czyli barana 20 marca, znak byka 20 kwietnia, znak bliźnią 21 maja i tak dalej. I to pamiętam przy bliźnięta, ten przykład był bardzo charakterystyczny, że w bliźnięciu, w znaku bliźnią, Słońce jest od 21 maja do 21 czerwca. No a tymczasem zobaczcie Państwo, że już w gwiazdozbiorze bliźniąt Słońce jest od 21 czerwca do 20 lipca. Czyli tak naprawdę miesiąc później Słońce jest w gwiazdozbiorze bliźniąt niż w znaku bliźniąt, tak jak wynikałoby to z kalendarza. Czyli te różnice są dość mocno przesunięte. No i teraz powiedzmy sobie, z czego to wynika. Jakie znacie gwiazdozbiory? Może tak, zapytam. Asoriana? No, Orion. No, Kasiopea. Mała igielka niedźwiedzica. No, lew. Ryby też są. Ryby. Ale skorpion też nie wiem, czy jest. Jest skorpion. Tak, wszystkie te znaki zodiaku wywodzą się od gwiazdozbioru. No i teraz tak. Najczęściej, jeśli myślimy o gwiazdozbiorach, no to na myśl przychodzi nam coś takiego, że gwiazdozbiory to są takie kształty na niebie. Najbardziej znane to na przykład Kasiopea. Taka, nie wiem, czy dobrze widać, taka literka W. Tak. Albo bardzo znany gwiazdozbiór. Wielka niedźwiedzica. To gwiazdy polarne. O, która jest całym tym, a wielki wóz to tylko fragment. No, gwiazda polarna jest taką połączona małej niedźwiedzicy. Jest gwiazda polarna i on gwiazdozbiór małej niedźwiedzicy. No, w każdym razie no, często tak w takich kategoriach myślimy o gwiazdozbiorach. No, to są właśnie te kształty, w których wyobrażamy sobie jakieś figury, jakieś zwierzęta, jakieś postacie czy przedmioty. Natomiast dzisiaj współcześnie dla astronomów gwiazdozbiory to nic innego jak po prostu obszary na niebie. Tak jak Polska jest podzielona na województwa, tak całe niebo jest podzielone na obszary takie kanciaste, których granice mamy na ziemi. Za chwilę zobaczycie, zwane gwiazdozbiorami. Dzięki czemu wiemy dokładnie co do każdej najmniejszej, najsłabszej gwiazdki, w którym ona jest w gwiazdozbiorze, bo nie ma na niebie jakiegoś obszaru, który by był niezagospodarowany, nie należał do żadnej konstelacji. Więc niebo jest podzielone na te obszary zwane gwiazdozbiorami, a takie bliskie nam obiekty, jak Słońce, Księżyc czy planety, one się po prostu na tle tych gwiazdozbiorów przesuwają. I stąd możemy mówić, że jakiegoś dnia Słońce jest w danym gwiazdozbiorze, bo wiemy, że jest w jego granicach. Tutaj jest ten, powiedzmy, wyobrażony kształt Wielkiej Niedźwiedzicy, a granice obejmują jeszcze znacznie szerszy obszar wokół niej. Dzięki czemu wiemy, że na przykład o te gwiazdy, zupełnie jakieś tam słabsze, niewidoczne prawdopodobnie gołym okiem, one też należą do gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy. O, teraz widać takie czerwone, przerywane kreski. To są faktyczne granice gwiazdozbiorów na niebie. No tutaj mamy na przykład bardzo taki skromnie zarysowywany gwiazdozbiór Słuchończy, ale cały ten obszar, o którym tutaj widzicie, o, to jest gwiazdozbiór Słuchończy, więc wszystko tutaj jest gwiazdozbiorze Słuchończy. No i teraz spójrzmy jeszcze na nasze Słońce. No wyraźnie widzimy, że ona jest w gwiazdozbiorze Strzelca.
to tu, a tu, o tu, o tu, to wszędzie jest gwiazdozbiór Strzelec. No i teraz, z czego wynika to, o czym mówiłem, czyli że zaraz, bo dzisiaj mamy 12 stycznia, no to o ile się nie mylę, to znak zodiaku to jest koziorożec, prawda? No a słońce, jak widać, jest w Strzelcu, a nie w koziorożcu, który jest obok. I tak będzie niemal dla każdego znaku, niemal dla każdej daty. I to wynika, to przesunięcie, to, że to się nie zgadza z trzech zasadniczych czynników. Najpierw właśnie to przesunięcie. Dlaczego na przestrzeni 2,5 tysięcy lat to w jakim okresie roku Słońce jest w danym gwiazdozbiorze przesunęło się? To wynika z tak zwanego ruchu precesyjnego Ziemi. Można na chwilę zobaczyć. No więc tak. Oś. Dlaczego ten globus jest zawsze taki pochylony? Proszę. Ponieważ Słońce jest przechylone na orbicie. Tak. Chodzi o to, że. Także Ziemia jest. Tak, w stosunku do orbity, po której Ziemia okrąża Słońce, to oś obrotu naszej planety nie jest prostopadła. Nie jest tak, że Słońce jest zawsze w płaszczyźnie równika, tylko jest nachylona. Pod kątem, patrząc jakby do płaszczyzny orbity, no to ponad 66 stopni. No z tego wynikają pory roku, ale to odpowiedź na może inne spotkanie. Natomiast ta nachylona oś obrotu naszej planety, ona wykonuje tak zwany ruch precesyjny. Jak to pokazać? Taki rekwizyt się do tego najlepiej nadaje. Mianowicie, proszę zobaczyć, co się dzieje. Jak zakręcę tego pączka, to on będzie się kręcił wokół własnej osi, zupełnie jak nasza planeta, ale będzie też wykonywał ten ruch precesyjny. No, tak słabo, próbuję tak trochę bardziej. O, proszę zobaczyć. Oprócz tego, że wiruje wokół własnej osi, to proszę zobaczyć, że jego oś powrotu zatacza takie stożki, prawda? I coś takiego dzieje się również z naszą planetą. Moment zachowuje stałe nachylenie do płaszczyzny orbity, ale ta jej oś zatacza takie kręgi. Tylko że jedno zatoczenie takiego kręgu trwa 26 tysięcy lat. Więc powiedzmy, w skali życia jednego człowieka nie robi to wielkiej różnicy. No ale w ciągu 2,5 tysiąca lat, które minęły od ustalenia tych znaków zodiaku, no to już, że tak powiem, zrobiło różnicę, zadziałało. Przepraszam, czy ten kąt jest stały? Tak, kąt jest stały. Ale czy nie posłyszała właśnie, że tam jest teraz jeden stopień do przodu? No nie, to o tym nigdy nie słyszałem. Ja żeby... tak, te plotki, które krążą. Natomiast to, co się zmienia, to za sprawą tego wszystko na tej ekliptyce przesunęło nam się o solidny kawałek. Mniej więcej o 1 stopień na każde 72 lata to się przesuwało. I przesunął się też punkt Barana. Punkt Barana, od którego zaczynamy sobie liczyć te znaki zodiaku. Czym jest punkt Barana? Tak, tak. Tutaj pani dobrze mówi, że punkt Barana to jest Słońce osiągając punkt Barana rozpoczyna astronomiczną wiosnę. Jakby teraz można poprosić o zgaszenie, przyjrzyjmy się temu. Mm.
tym celu muszę włączyć jeszcze jedno oznakowanie. Mamy tak zwany równik. No i teraz przesuńmy się do... Kiedy zaczyna się wiosna? No, przyzwyczailiśmy się w kalendarzach już od 21, ale w ostatnich latach i przez jeszcze wiele następnych zaczyna się 20 marca. Bo wtedy właśnie słońce, astronomiczna prawda, bo wtedy właśnie słońce wchodzi w punkt banana. Co to oznacza? Pokażmy to może. O, mamy 13 marca i proszę bardzo, idę dzień po dniu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, widzimy, że Słońce na przecięciu tych dwóch linii się znalazło 20 marca. No ta czerwona to jest ta ekliptyka, o której od początku tutaj Państwu opowiadam. Natomiast niebieska to jest równik niebieski. Równik niebieski to nic innego jak zrzutowanie naszego ziemskiego równika na niebo, na sferę niebieską. A, no ja szczególnie lubię ten moment w ciągu roku, bo kiedy Słońce przekracza punkt banana, to oznacza, że przez kolejne pół roku ono będzie się znajdować po północnej stronie równika niebieskiego. No co, jak kto lubi, ale ja lubię. Wtedy mamy lato i wiosnę i wtedy więcej światła słonecznego dociera do naszej kuli Ziemi. I mi ta sytuacja odpowiada. Tak więc przez wszystkie miesiące wiosny i lata Słońce jest właśnie nad równikiem niebieskim. Dostajemy więcej światła. Natomiast no, potem przychodzi równonoc jesienna. Tak, Słońce osiąga punkt wagi i wtedy znów chowa się na południową stronę równika niebieskiego i wtedy mamy jesień i zimę. No i właśnie jakby te znaki zodiaku liczy się właśnie od tego punktu barana, czyli w kalendarzu tego dnia, kiedy będzie się rozpoczynała astronomiczna wiosna, to właśnie tego dnia znajdą Państwo informację o tym, że Słońce wchodzi w punkt barana i przez kolejne 30 stopni będzie w znaku barana, potem przez 30 stopni w znaku dycha i tak dalej. No dobrze, czyli, no właśnie, ale spójrzmy, gdzie ten punkt barana się znajduje. Proszę zobaczyć, w jakim gwiazdozbiorze. Tutaj mamy napisane w jakim. Gwiazdozbiorze ryb. Punkt barana jest w gwiazdozbiorze ryb. Proszę zobaczyć, on się nazywa punktem barana, bo jak to wszystko, tak powiem, definiowano, to on się znajdował tutaj, w gwiazdozbiorze barana. Ale na przestrzeni tych 25 wieków przesunął się daleko stąd do ryb. Tak jak mówiłem, w tempie jednego stopnia na 72 lata się przesuwał. No więc przez tyle lat to już się zdążył przesunąć solidnie. No i jak widać, za ileś kolejnych lat przesunie się do gwiazdozbioru wodnika. A. Także mamy jedną przyczynę tego, dlaczego daty znaków zodiaku w kalendarzu nie zgadzają się z tym, w jakim gwiazdozbiorze Słońce jest. Jedna rzecz to jest właśnie przesunięcie za sprawą ruchu precesyjnego Ziemi. Teraz rzecz druga. Proszę zobaczyć, to nawet widać tutaj gołym okiem, że no te odcinki, przez jakie Słońce podróżuje w poszczególnych gwiazdozbiorach, są bardzo różnej długości. Zobaczcie, że w tym gwiazdozbiorze ryb ono przebywa aż taki odcinek, podczas gdy w sąsiednim baranie będzie znacznie krócej. No a rekordowo krótko wręcz będzie rekordowo długo jest w znaku Panny, przez gwiazdozbiór Panny Słońce podróżuje aż przez jakieś 45 dni, czyli lekko licząc półtora znaku zodiaku,
trzeba liczyć na pannę. Podczas gdy w Skorpionie, gwiazdo zwiąże Skorpiona, Słońce jest zaledwie 7 dni. Czyli, no tutaj też musi być niezgodność, bo znaki Zodiaku są równe. Każdy ma po 30 stopni, 30 dni. A gwiazdozbiory są bardzo nierówne. Każdy na wzdłuż ekliptyki Słońce pokonuje bardzo różne dystanse w ramach tych gwiazdozbiorów. Od, tak jak mówię, 45 do zaledwie 7 dni. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna przyczyna tego stanu rzeczy. Czyli pierwsza, mówiliśmy, ruch precesyjny Ziemi. Druga, różna długość przebywanej w ramach gwiazdozbioru ścieżki. O, proszę zobaczyć. Tutaj mamy gwiazdozbiór Skorpiona. O tu. Odtąd dotąd. Tylko taki kawałek, który przychodzi przez Skorpiona. I w efekcie trwa to tylko 7 dni, pod koniec listopada. Natomiast, no i tu dochodzimy do trzeciej przyczyny, o której może Państwo słyszeli, bo o tym się właśnie nieraz mówi, że na tej trasie Słońca współcześnie po opuszczeniu Skorpiona pojawia się nieznany wśród znaków Zodiaku gwiazdozbiór wężownika. Mniej więcej od 1 do 18 grudnia Słońce przesuwa się przez gwiazdozbiór wężownika, takiego oto anasymptotycznego. I dopiero około 18 grudnia Słońce wchodzi w gwiazdozbiór strzelca. Tutaj mamy około 25 listopada wejście w Skorpiona, kilka dni w Skorpionie i mniej więcej 1 grudnia wejście w Wężownika, przesuwanie się przez gwiazdozbiór Wężownika i dopiero około 18 grudnia przejście do gwiazdozbioru Strzelca. Tak więc, no można śmiało powiedzieć, że Wężownik jest takim 13 gwiazdozbiorem zodiakalnym. Choć nie wyróżniamy takiego znaku zodiaku. Wężownik trzyma węża. Kim był? Większość gwiazdozbiorów na niebie wywodzi, tradycja z nimi związana wywodzi się z mitologii greckiej. Podobnie jest z wężownikiem. Otóż Grecy widzieli tutaj postać Asklepiosa. Asklepios był synem Apolla i nimfy Koronis. I był dosyć dobrym lekarzem. Z czasem na tyle wyspecjalizował się w leczeniu ludzi, że nauczył się nawet wskrzeszać umarłych. No i to niestety przyniosło mu kłopoty, bo władca podziemnej krainy, jak się nazywał władca podziemnej krainy w mitologii greckiej, Hades, właśnie, Hades się zdenerwował, że coraz mniej i mniej tych umarłych pojawia się w krainie podziemi, dlatego że są wskrzeszani przez Asklepiosa. Hades poszedł na skargę do Zeusa, no i w uznaniu dla tych ważkich racji Zeus tego Asklepiosa zabił. Ale pomyślał, że no w zasadzie to był dosyć przyzwoity gość, bo przecież leczył ludzi, więc w uznaniu dla tych zasług umieścił go na niebie. I tak narodzić się miał ten gwiazdozbiór. Ten wąż, którego Asklepios wężowy trzyma, no to był taki symbol jego zielarskiego fachu, pomagał mu szukać leczniczych ziół. No i teraz uwaga, bo jak już jesteśmy przy tym wężowniku, to ciekawe, jak to wszystko ciekawie się przenika i łączy się w takiej naszej kulturze, w języku. Otóż w rzymskiej wersji ten Asklepios nazywany był Esculapem.
A jak pamiętam jeszcze z lekcji biologii, wśród zaledwie 4 gatunków węża w Polsce jest właśnie wąż esculapa. Zresztą rzadko występujący i chroniony. No i proszę sobie pomyśleć, że ten gatunek węża żyjący w Polsce to ten sam wąż, którego wężownik 13 gwiazdozbiór zodiakalny trzyma na niebie. I mało tego, spotykamy tego samego węża, kiedy wybieramy się do lekarza, albo do apteki, albo do weterynarza z psem, bo proszę zauważyć, że oznaczenia tych miejsc często mają takiego węża, który gdzieś tam się przesuwa. No i to właśnie nic innego jak wąż esculapa asklepiosa, który jest tutaj widoczny na niebie. Tak więc podsumowując tę część, chciałbym powiedzieć jeszcze raz te 3 punkty, dlaczego terminy znaków zodiaku w kalendarzu nie zgadzają się z tym, w jakim gwiazdozbiorze Słońce przebywa. No, po pierwsze ze względu na przesunięcie punktu barana związane z ruchem precesyjnym Ziemi. Po drugie dlatego, że znaki zodiaku są równe, podczas gdy gwiazdozbiory mają bardzo różne rozmiary i Słońce przebywa różną liczbę dni w poszczególnych gwiazdozbiorach. No i po trzecie wreszcie dlatego, że Słońce przebywa w swojej ścieżce, w swojej drodze na niebie wcale nie 12, ale 13 gwiazdozbiorów, gdyż pomiędzy Skorpionem a Strzelcem przesuwa się przez wężownika w pierwszej połowie grudnia. No i to jest w zasadzie ta część o Słońcu i o gwiazdozbiorach zodiakalnych i znakach zodiaku. Natomiast czym jest samo słowo zodiak? Zodiak z języka greckiego znaczy zwierzęce koło. No i rzeczywiście większość tych gwiazdozbiorów zodiakalnych to są zwierzęta. Lew, rak, skorpion, byk, baran. Natomiast zodiak ściśle rzecz biorąc, to jest pas na niebie, którego osią jest właśnie ta ekliptyka, o której mówię, i który rozciąga się po kilka, mniej więcej 8 stopni nad i pod tąże ekliptyką. Dlaczego tak? A dlatego, że orbity planet krążących wokół Słońca no, są z grubsza w jednej płaszczyźnie. Natomiast nie do końca. Są one minimalnie, ale są jednak do siebie ponachylane. Najbardziej odchylona wśród planet jest orbita Merkurego, która jest nachylona w stosunku do naszej orbity, do płaszczyzny orbity ziemskiej o 7 stopni. Orbita, po której Księżyc krąży wokół Ziemi, nachylona jest o nieco ponad 5 stopni do orbity ziemskiej. I właśnie to sprawia, że mówiąc o zodiaku, mówimy nie tylko o tej ścieżce, o linii ekliptyki, ale o pasie, który rozciąga się nad i pod nią. Proszę zresztą zobaczyć, tutaj widzimy, akurat mamy tutaj Księżyc. On wcale nie jest dokładnie na tej ścieżce, tylko jest kilka stopni powyżej, albo kilka stopni poniżej. I zodiakiem, czyli tym pasem, nazywamy właśnie cały obszar, cały pas, którego osią jest ekliptyka, wewnątrz którego mogą się znaleźć Księżyc lub planety naszego Układu Słonecznego. I jego szerokość to jest właśnie około 16 stopni, co wynika z tych maksymalnych odchyleń orbit poszczególnych planet. No właśnie, i to jest ciekawe pytanie, które można zadać astrologom. Spróbujmy znaleźć taki przykład, bo no, Słońce w swojej ścieżce na niebie odwiedzi tylko te 13 gwiazdozbiorów, o którym Państwu mówiłem. Ale planety czy Księżyc, ze względu na to swoje nachylenie, mogą już odwiedzić
znacznie więcej konstelacji. Łącznie aż 22 planety albo księżyc mogą znaleźć się w gwiazdozbiorze Oriona, wieloryba, kruka, pucharu i paru innych. No, spróbujmy znaleźć taki przykład. Zmienię widok. Połączymy sobie. Centrujmy się na Jowiszu. Tutaj widzimy akurat Jowisza w wadze. No i spróbujmy, tak powiem, podróżować w czasie. Ale tu jest, jak widać, niewiele brakuje, żeby Jowisz odwiedził Oriona. Gwiazdozbiór Oriona. No to może spróbujmy sobie. Spróbujmy Wenus. O! Proszę zobaczyć. Tutaj. Roku planeta Wenus będzie na przykład w gwiazdozbiorze wieloryba. Przesunie się na chwilę, przesuwając się pomiędzy baranem i rybami, na chwilę odwiedzi gwiazdozbiór wieloryba, tak praktycznie tylko czubeczkiem o niego zahaczając, bo zobaczcie, że o, tutaj na chwilę się wsunie, potem już przejdzie do tych znanych. A w tym roku gdzie jest? No, teraz? Tak. Mhm. Wenus jest teraz w wodniku. Także no to też jest ciekawe i warto o tym pamiętać, że jeśli pomyślimy o gwiazdozbiorach zodiakalnych jakby szerzej, to możemy wtedy zaliczyć do nich nie tylko wężownika, no, co do którego nie ma wątpliwości, bo Słońce przez niego przechodzi, ale również właśnie takie gwiazdozbiory jak Orion czy wieloryb, do których zaglądają planety i do których zagląda też Księżyc. Tak, także no ja Państwu przekazałem to w zasadzie wszystko, co chciałem przekazać, ale doświadczenie moje mówi, że być może będą chcieli Państwo zapytać, w jakim gwiazdozbiorze Słońce znajduje się wtedy, kiedy przypada Wasza data urodzin. Więc jakby jestem na to przygotowany, żeby na te pytania odpowiedzieć. To sprawdzić. Nie trzeba podawać roku urodzenia. Wystarczy miesiąc i... 31 sierpnia. Dobrze. Gwiazdozbiorze Koziorożca. A czy to nie jest
istotne, w jakim gwiazdozbiorze w roku urodzenia właśnie się znajdowało Słońce? Bo to zależy od tego, jakim się urodziliśmy. Na przestrzeni... No, rzutuje na przestrzeni, wierzymy. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat... Niewiele się zmieniło? Jak tutaj uczestnicy tego spotkania się rodzili, no to może to by się mogło przesunąć o jeden dzień, gdyby ktoś się tam dosłownie urodził gdzieś na styku, ale tak to do nich. Do tyłu, czyli jeśli tak jak ja jestem teoretycznie z podstawą byka, to wtedy, kiedy ja się rodziłem, Słońce było bardzo duże barana. Praktycznie to na styku znaku zodiaku może mieć znaczenie, tak to... Nie no, jeżeli ktoś chce, to ja sprawdzę dokładną datę. Tylko no, chcemy wiedzieć, czy mamy zodiakalne cechy, prawda? Bo czasami są różnice między koziorożcem a wodnikiem, są istotne różnice dlatego. Nie no, to ja, ktoś kto pytał o 25 stycznia, to proszę zobaczyć, że... To jest na tyle daleko od granicy gwiazdozbioru koziorożca, że wtedy, kiedy ta osoba się rodziła, to na pewno Słońce też było tego dnia roku w koziorożcu. 80 lat temu też? No już może, proszę was, sprawdźmy. No, 80 lat temu, czyli w 1937. Tak, w koziorożcu było Słońce. To się tak szybko nie zmieniło. A właśnie, a skoro 1 listopada w tym samym roku? W jakim stanie? 1 listopada. Wtedy Słońce było w wadze. W wadze? O. Tak. A potem jest skorpion. Tak, to jest daleko od granicy. Tak, ale tak jak mówię, to o czym teraz rozmawiamy, to jest przesunięcie już jeśli chodzi o gwiazdozbiory. Nie mówimy teraz o znakach zodiaku, tak. A 21 sierpnia 81? To też taka graniczna data trochę. 8. Wtedy w Lwie. I też jest tak, że no właśnie, tak, że tak powiem, pośrodku, że przez kilkadziesiąt lat tą czy w tą, to na pewno było 21 sierpnia w gwiazdozbiorze, podkreślam, w gwiazdozbiorze Lwa. A dlaczego do tyłu się przesunął? Dlaczego do tyłu? No to musi wynikać z kierunku tego ruchu precesyjnego Ziemi. Ona też ten ruch, o którym mówiłem, też odbywa się w jakąś konkretną stronę. Czyli skoro to się przesuwa o tak, to się przesuwa... Nie, właśnie teraz jest porządek, bo Międzynarodowa Unia Astronomiczna no właśnie zrobiła z tym porządek. A kiedy się pojawił ten wężownik na Beklifie? No, ze Słońca. On już się... Dawno temu, tak? Pojawił bardzo dawno temu, z tym, że po prostu... No z jakichś powodów oni zdecydowali się na 12, to się tak ładnie dzieliło i... O ile dni będzie miał ten wężownik, ile ma dni? No, około 18 dni. Zobaczmy to. No to innym znakom się zmniejszają te dni, prawda? Tak, ale tak jak mówię, one są bardzo, bardzo różne te przedziały. Mogą Państwo na Wikipedii zobaczyć znaki zodiaku, tam są tabele, gdzie to jest właśnie podane okresy przed, z,
znaku zodiaku i okresu przebywania Słońca w gwiazdozbiorze. Ale tak jak mówię, dla wężownika jest to mniej więcej od 1 do 18 grudnia. Mniej więcej w tym przedziale to się mieści. Czy tego wężownika, tak? Tak. A co z koziorożcem? No już spójrzmy. Wężownik, a tu jest nawet podane 20, to było dla roku 2011, to był 29 listopada, 17 grudnia, koziorożec 20 stycznia, 16 lutego. No a skorpion tylko od 23 listopada do 29 listopada. To bardzo trudno. Tak więc, no tak to wygląda. No i co jakiś czas słyszymy, że można by uaktualnić znaki zodiaku do tego, jak Słońce przebywa w danych gwiazdozbiorach. A to będzie niesprawiedliwe. No i to już. No i to już pytanie do astrologów, czy oni wtedy chcieliby się stosować do tej aktualnej wersji, czy do tej tradycyjnej. No. Ale to już oczywiście w kategorii anegdoty należy. Pracować nad osobowością trzeba, tak? Pewnie się przyzwyczailiśmy do tego. Ale teraz my się utwierdzamy, że takie mamy. No ja zachęcam ze swojej strony jednak do wiary w naukę i do podstawy nauki, do astrologii. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo.